Szczęść Boże, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat kredensu. Kredens jest zachodnim odpowiednikiem prawosławnego żertwiennika. A co powinno znajdować się na kredensie? Na kredensie powinien być kielich z pateną oraz ampułki z winem i z wodą. To na nim przygotowuje się dary ofiarne, które będą składane w czasie liturgii eucharystycznej na ołtarzu. Natomiast po Komunii Świętej powinno się puryfikować w tym miejscu naczynia liturgiczne, a więc oczyszczać z pozostałości ciała i krwi Pańskiej. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania oraz pozostawienia komentarza. Szczęść Boże i do zobaczenia.